Po ponad pół roku wracam ponownie na Plac Trzech Krzyży, aby pokazać wam, jak wygląda przebudowa właśnie tego miejsca. Zapraszam na film. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Jessiczem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Placu Trzech Krzyży. I od razu na wstępie powiem, że macie podzielony ten film na parę elementów. Jeden z pierwszych to właśnie są przeloty i to wszystko macie w rozdziałach. Natomiast co warto podkreślić może na wstępie, bo możecie być ciekawi, to tak, faktycznie, Plac Trzech Krzyży się zmienia nie do poznania dla rowerzystów. I to właściwie główna zmiana, oczywiście chodzi też o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, jak i również o to, żeby był nowy asfalt i lepiej zorganizowane przystanki autobusowe w tym miejscu, bo tam faktycznie też jest pęd autobusowa, nie jedna, no i duży węzeł komunikacyjny mimo wszystko i tak, żeby dało się jakoś sensownie i w miarę wygodnie przesiadać w tym miejscu. Też, co warto podkreślić i chciałem powiedzieć, czemu dopiero po faktycznie ponad 6 miesiącach tutaj się wracam, dlatego, że długo trwały moje ponowne pozwolenia na latanie w tym miejscu z SOP-em i udało mi się w końcu to właśnie zrealizować, żebyście to mogli zobaczyć, więc tak, latałem w środę ostatnią i macie właśnie tutaj bezpośrednio ujęcia z tego całego placu. Więc wszystko możemy sobie dokładnie zaobserwować, jak to wygląda, ale może jesteście ciekawi, jak to mniej więcej wygląda od strony ZDM-u. Ostatnio miałem okazję być na konferencji prasowej na temat nowego Veturillo i zapytałem się dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, jak wygląda tutaj sytuacja. No i posłuchajmy, co on na to powiedział. Jeszcze pytanie na temat Placu Trzech Krzyży, tutaj obok nas akurat przygotowany. Jak tam wygląda sytuacja i kiedy możemy się spodziewać oddania do użytku właśnie tych nowych dróg rowerowych, które są tam budowane? No to jest przykład Placu Trzech Krzyży, to też jest przykład tworzenia infrastruktury rowerowej, choć jakby inwestycja ma trochę inne podłoże. Tam stan techniczny przede wszystkim układu drogowego jakby zmuszał nas do przeprowadzenia remontu. Nie chcieliśmy tego remontu przeprowadzić w takim klasycznym 1:1. Stąd jakby więcej zieleni, stąd infrastruktura rowerowa. W zeszłym roku po odkryciach nawierzchni brukowej musieliśmy zmienić technologię, musieliśmy zakres remontu zmienić. Pracujemy, w tej chwili mamy wykonaną jezdnię na placu po stronie wschodniej. Będziemy, jak tylko warunki atmosferyczne już pozwolą, prowadzić pracę w sposób ciągły, bo w odróżnieniu od Kondratowicza to jednak remont na Placu Trzech Krzyży jest uciążliwy dla mieszkańców i dla kierowców. Tutaj chcemy mieć pewność, że w momencie, kiedy wykonawca przejdzie i zamknie drugą jezdnię, no to ta praca będzie postępować dosyć dynamicznie, a te warunki atmosferyczne dzisiaj, one pozwalają na prowadzenie pracy, ale one jednak są, te prace są urwane, są dni, w których jest tak duża wilgotność po opadach, że większość prac się nie da prowadzić. Zakładamy, że gdzieś w okolicach wakacji będziemy kończyć ten projekt, natomiast no, on będzie realizowany etapowo, tak by cały czas Plac Trzech Krzyży był dostępny dla użytkowników, natomiast gdzieś w okolicach długiego weekendu majowego będziemy widzieć już pierwsze takie skończone efekty naszej pracy. Tutaj na wstępie też od razu przypomnę, że cała budowa miała trwać mniej więcej 180 dni od rozpoczęcia i od podpisania umowy. Natomiast przejdźmy sobie teraz po kolei po wszystkich miejscach, które tutaj powstają. Tu jest wjazd z ulicy Wielskiej, aktualnie ulicy Wielskiej, tak jak było powiedziane, ma przejazd, jest dwukierunkowa w tym miejscu, przynajmniej w teorii. No i na spokojnie tutaj można jeździć, natomiast nie ma wjazdu na plac od tej strony. Tu mamy stary bruk, o którym też trochę więcej na sam koniec powiem, gdzie widać stare jeszcze tory tramwajowe, które w przyszłości może tutaj faktycznie będą ponownie używane, ale to oczywiście w ramach już zupełnie innej architektury i trochę innego układu, bo też nie są już, raz, że niektóre mają inny rozstaw, a dwa, one już nie są po prostu zgodne z aktualnymi standardami, w jakich tramwaje by jeździły. Tutaj też możecie się zastanawiać, czemu jest ta wysypka pośrodku dla pieszych, oczywiście po to, żeby było bezpieczeństwo dla pieszych, natomiast ważne, że te po prawej stronie ten przejazd będzie dla autobusów, bo tu po prawej stronie będzie wspólny przystanek dla autobusów, wszystkich, które
przejeżdżają przez Plac Trzech Krzyży. Nie będzie za, przed, tylko będzie na środku, w tym miejscu, przystanek autobusowy dla wszystkich i pętla tam wzdłuż przy ulicy Wiejskiej też pozostanie. Tutaj też warto podkreślić, że w tym miejscu po prawej stronie będzie dwukierunkowa droga dowodowa, która właśnie powstaje. Możecie mniej więcej zobaczyć jej zarys. Te wszystkie wolne miejsca tutaj pomiędzy chodnikiem a jezdnią to jest właśnie droga dowodowa. No i w tym miejscu powstanie dosyć duży węzeł rowerowy, czy tak to powiem. Nie wiem, kto będzie się w stanie na pierwszy rzut oka połapać, ale pewnie po jednym czy dwóch przejazdach już będzie o wiele prościej. Bo faktycznie drogi dowodowe będą właściwie na każdym możliwym tutaj miejscu. Wzdłuż większości przejść dla pieszych będą, tylko po stronie północnej nie będzie wzdłuż przejść dla pieszych przejazdu dowodowego z przejściami dla pieszych. No i oczywiście wszędzie przejście dla pieszych, no i tak, żeby to było bardziej dostępne niż aktualnie jest. No i najważniejszy element, że będzie tutaj wszędzie nowy asfalt na jezdniach, którego aktualnie, jak możecie zobaczyć, no nie jest w najlepszym stanie. W tym miejscu po prawej stronie będzie pas rowerowy, który będzie ciągnąć się bezpośrednio do ulicy Żurawiej i Brackiej. No i w ten sposób też będzie tutaj połączony ten cały węzeł rowerowy, żeby można było wjeżdżać rowerami właśnie prosto, już będzie można wjechać pod prąd dla rowerzystów, czyli kąt pas będzie wytyczony w tym miejscu, więc wszyscy będą zadowoleni. Tu jest jeden przystanek autobusowy, który faktycznie taki będzie wytyczony, nie mam na razie go wytyczonego tutaj na mapie, ale faktycznie będzie. Po prawej stronie też będzie przystanek autobusowy, który przelecieliśmy na tym łączniku. No i tutaj będzie pas rowerowy wzdłuż tej jezdni, która jest aktualnie w użytkowaniu, będzie po prostu jeden pas rowerowy. Dojście do kościoła będzie takie same jak przed przebudową, czyli z dwóch krańców od strony północnej i od strony południowej będą dojścia. No aktualnie jest to dosyć mocno ograniczone, bo nie ma po prostu wejścia od strony północnej, trzeba chodzić na okrągło, przez środek placu wchodzić. A tu, tak jak powiedziałem, po prawej stronie będzie się ciągnąć wzdłuż jezdni pas rowerowy, żeby można było po prostu przyjechać na spokojnie. Też tutaj po przebudowie będą dwa pasy ruchu, nie tak jak wcześniej to było, możemy zobaczyć, że zarys stary to jest, były trzy pasy. I tutaj, gdzie mieliśmy łącznik wcześniej pomiędzy tymi dwoma jezdniami, jego nie będzie, to jest całkowicie do zlikwidowania. W tym miejscu będą tereny zielone z małą zielenią, taką niską, w miarę, żeby nie zakłócać to, co powiedział konserwator zabytków, żeby nie zakłócać po prostu widoku przestrzennego tego miejsca, żeby po prostu to, co mniej więcej podobnie wyglądało jak wcześniej i przed wszystkimi placami, które się rozpoczęły, nie tylko teraz, tylko ogólnie podczas przebudowy poprzednich, żeby to było wróciło do tego, jak wyglądało kiedyś. Takie jest główne założenie. No i tutaj dalej oczywiście wylot, tam przy ulicy Mokotowskiej i Chorzej będzie dosyć dużo nowych dróg rowerowych, natomiast zanim do tego dojdziemy, to ulica Nowy Świat. W tym miejscu na razie się dużo nie dzieje, więc na koniec to zostawiłem. Bo tutaj oczywiście będą pasy rowerowe. Po prawej i po lewej stronie będą wytyczone. Ulica Nowy Świat też pomiędzy Placem Trzech Krzyży a rondem De Gaulle'a w tym miejscu będzie trochę zwężona, bo będą dwa pasy w kierunku ronda De Gaulle'a i jeden pas w kierunku Placu Trzech Krzyży, co na pewno się nie spodoba kierowcom w tym miejscu. No i tutaj na rondzie już zostały wytyczone mniej więcej, gdzie będą pasy rowerowe. Nie ma jeszcze ich namalowanych wszędzie, ale mniej więcej można to zaobserwować. Też tu przy okazji jest wjazd bezpośrednio ulicą Smolną i mamy rondko takie rowerowe, dwukierunkowy przejazd przez środek i ulicy, który zapewni właśnie rowerzystom dobry wjazd na ulicę Smolną, czy wyjazd z niej w kierunku Wilanowa, czy w kierunku dalszej części Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Także tutaj właśnie widzicie, na przykład tutaj przez to torowisko tramwajowe dokładnie widać, gdzie jest już zarysowane miejsce na przyszłą drogę dowodową. To nie jest jeszcze jakkolwiek już gotowe faktycznie i to nie jest jeszcze jako droga dowodowa, ale mniej więcej widać ten zarys. Też przebudowa Nowego Światu w tym miejscu jest zaplanowana jako ostatni element z całej tej przebudowy, więc jeszcze trochę sobie poczekamy, z tego co zrozumiałem, więc to będzie jeszcze w kolejnej części tego roku. No i tu właśnie, jak widzimy po prawej stronie, ta jezdnia będzie jednopasmowa i nie będzie się rozszerzać nawet przed tym skrzyżowaniem. To na pewno może wpłynąć trochę na korki mimo wszystko i może nie być najlepiej. Tu jeszcze takie ujęcia bezpośrednio z lotu ptaka nad górą, żebyście mogli to dokładnie zobaczyć. Po prawej stronie będzie wyjazd z tej zatoczki, z ulicy Wiejskiej i z pętli autobusowej, która tam będzie. Na wysokości Instytutu Głuchoniemych aktualnie jest przejście dla pieszych przez cały plac budowy i tak samo będzie również po przebudowie. No i tutaj dalej jest kolejne właśnie te skrzyżowanie w tym miejscu, co tutaj się zmieni całkowicie, nie do poznania względem tego, jak to wygląda aktualnie. Tu jest wszystko przyspieszone, żebyście nie musieli tego oglądać, to faktycznie nie jest aktualnie w przebudowie i się nie zmieniło. A w tym miejscu jeszcze raz zobaczycie właśnie te miejsca już wyznaczone mniej więcej na pasy rowerowe, bo tutaj faktycznie ta całe rondo De Gaulle'a było frezowane przez jakiś okres czasu, już jakiś czas
temu, faktycznie na przestrzeni tych 6 miesięcy od ostatniego filmu i wtedy faktycznie to zostało wyznaczone, już mniej więcej zarysowany nowy kształt tego ronda, ale to jeszcze będzie trochę przed nami. Głównie na odcinku Rondo da Gola, Plac Trzech Krzyży, tutaj się jeszcze zmieni, bo tak widzicie są 3 pasy, a po przebudowie będzie się to wszystko zjeżdżać z 2 do 1 pasa. No i tutaj jeszcze sobie zobaczymy dokładnie, jak to wygląda od tej strony, bo faktycznie tutaj trochę mniej opowiadałem. Tu będą 2 pasy, tak jak teraz jest. Po prawej stronie będzie pas rowerowy i on będzie się ciągnąć bezpośrednio dalej prosto do ulicy, do skrzyżowania z ulicą Mokotowską i Chorzą. Też tam ogólnie na wszystkich przejściach dla pieszych tutaj, właśnie między innymi na tym, które teraz w tym miejscu widzimy, będzie już sygnalizacja świetna, bo ZDM stwierdził, że to jest bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych w tym miejscu, więc tu będzie sygnalizacja świetna, no i tam przy tym skrzyżowaniu rowerowym będzie mnóstwo rzeczy, dopóki do tego etapu nie dojdziemy, to nie będę mówić. A tak jak mówił prezes, dyrektor ZDM-u, te prace są aktualnie wstrzymane w związku z wilgotnością i aktualnymi warunkami pogodowymi. Tutaj chciałem wam pokazać stary bruk, który widzimy, z torowiskiem tramwajowym i rozjazdami. Tutaj kiedyś była pętla tramwajowa, dalej tramwaje nawet jechały bezpośrednio do łazienek alejami ujazdowskimi. Aktualnie tutaj torowiska tramwajowego, tramwajów nie mamy oczywiście. Tramwaje warszawskie mówią, że może w przyszłości na krakowskie przedmieście czy nowy świat tramwaje wrócą, ale to jest bardzo odległa przyszłość i po 2050 roku, jak mogliśmy zobaczyć w ostatnich koncepcjach. Ale ponieważ to jest zabytek i całkiem dobrze zachowany, to po frezowaniu zobaczyliśmy go. W aktualnym etapie on jest układany do poprzedniego stanu, nie wszędzie są szyny tramwajowe, ale bruk mniej więcej jest kompletny, natomiast tam, gdzie go brakuje, jest odtwarzany, później będzie zabezpieczony i zalany asfaltem, tak żeby w przyszłości, bo planowany jest dalszy etap przebudowy, można było coś z tym zrobić, wyeksponować go i żeby może tramwaje też tutaj wróciły. Te prace są planowane ponowną przebudową i kolejnymi etapami tutaj tego placu po 2030 roku, bo przez najbliższe 7 lat tu już się nic nie będzie działo po tej przebudowie. I może i dobrze, bo każdy plac budowy powinien przynosić efekty, żebyśmy później nie musieli patrzeć na kolejne prace, a żeby się to działo w jednym momencie, ale nie będę ukrywać, że byłoby dobrze, żeby to się skończyło wszystko już w tym momencie. Tak wygląda ta cała przebudowa, mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film zamierzam z tej inwestycji nagrać za 2 miesiące, jednakże to oczywiście jest wszystko uwarunkowane tym, czy dostanę ponownie pozwolenie od Służby Ochrony Państwa na latanie w tym miejscu, bo to jest bardzo blisko miejsce Sejmu, w związku z tym tutaj nie można latać bez takich specjalnych pozwoleń, które trzeba wydawać na każdy lot. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!